Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Anna Empel, jestem doktorem nauk farmaceutycznych i w dzisiejszym materiale przedstawię Państwu sytuację nagłego zagrożenia życia pacjenta i to, co w takiej sytuacji farmaceuta powinien zrobić. Materiał ten, jak zawsze, powstał we współpracy z serwisem rxedu.pl i jest częścią comiesięcznego cyklu Paragraf na dziś. Zapraszam do oglądania. Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadziła dodatkowe uprawnienia dla aptekarzy, takie jak przegląd lekowy, możliwość przeprowadzania szczepień czy przeprowadzania badań diagnostycznych. W mojej ocenie ustawa ta jest bardzo korzystna dla naszego środowiska zawodowego, ponieważ umacnia naszą pozycję wśród innych zawodów medycznych. Z punktu widzenia pacjenta również jest ona bardzo korzystna, ponieważ farmaceuta, mający więcej uprawnień, może w bardziej komplementarny sposób zadbać o szeroko pojęte dobro pacjenta i oczywiście o jego zdrowie. Przykładem uprawnienia, udogodnienia, z którego korzystają dość często pacjenci, jest możliwość wydania pacjentowi produktu leczniczego zastrzeżonego wyłącznie do wydawania na podstawie recepty lekarskiej, pomimo że pacjent takiej recepty lekarskiej nie okaże, i możliwość wystawienia przez farmaceutę recepty farmaceutycznej. To udogodnienie jest nam nadane przez ustawę Prawo farmaceutyczne. Natomiast ustawa o zawodzie farmaceuty nie tyle co uprawnia nas do możliwości wydania produktu leczniczego, ale co ważniejsze, umożliwia nam podanie tego leku pacjentowi. Artykuł 31 ustawy o zawodzie farmaceuty umożliwia farmaceutom podanie pacjentowi leku w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta. Możemy podać pacjentowi wszystkie leki poza tymi, które zawierają środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory z kategorii pierwszej. Wykaz wszystkich tych leków i substancji oraz środków odurzających znajdziemy w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. Zadajmy sobie teraz pytanie i odpowiedzmy oczywiście na nie, jak możemy rozpoznać, że dana sytuacja jest akurat tą, która zagraża bezpośrednio życiu pacjenta. Otóż, jeżeli obserwujemy, że stan pacjenta nagle się pogorszył, że chwilę temu rozmawiał on z nami normalnie, a teraz utracił przytomność, czy bardzo słabo się poczuł, czy na przykład zmierzono mu ciśnienie i skoczyło ono do bardzo wysokich wartości, bądź obserwujemy, że jego stan chorobowy pogarsza się znacznie, ale w krótkim okresie czasu, już jest to dla nas wskazówka, że taka sytuacja może bezpośrednio życiu pacjenta zagrażać. Powinniśmy wówczas podjąć odpowiednie działania mające na celu jak najbardziej spowolnienie tych negatywnych objawów chorobowych, jakie u pacjenta występują. Powinniśmy podjąć czynności ratownicze i lecznicze na tyle, na ile nam pozwala nasza wiedza i doświadczenie, bo inaczej niestety może dojść do uszkodzenia pewnych funkcji organizmu, do uszkodzenia organów, a w ostateczności niestety może dojść do utraty życia pacjenta. Przez stan nagłego zagrożenia życia należy rozumieć utratę przytomności, zatrzymanie akcji serca, nagły ból, ostry ból w klatce piersiowej czy ostry ból brzucha, zadławienie, połknięcie substancji żrącej, oparzenie bądź wstrząs anafilaktyczny. W takich sytuacjach powinniśmy zadziałać szybko, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, tak aby nie opóźniać otrzymania przez pacjenta pomocy medycznej. Oczywiście zwróćmy uwagę, że wszystkie sytuacje, które wymieniłam, są dość wyjątkowe. One są tak wyjątkowe jak zakres substancji leczniczych czy w ogóle leków, jakie w takich sytuacjach podajemy pacjentowi. Przykładem tu będzie adrenalina czy chociażby glukagon. Dzięki ustawie o zawodzie farmaceuty, farmaceuta ma prawo, ma możliwość podania pacjentowi leku, szybkiego zareagowania we właściwy sposób w wyjątkowej sytuacji. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę właśnie na to uprawnienie, ponieważ umożliwia ono zadziałanie nam w jak najkrótszym czasie, a przecież nierzadko to czas jest najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na stan zdrowia pacjenta po danym incydencie, czy chociażby na to, czy dany pacjent przeżyje, czy dana osoba przeżyje. Także zapraszam Państwa do tego, aby pamiętać o naszych uprawnieniach, korzystać z nich oczywiście wówczas, jeżeli taka sytuacja się nadarzy, ale życzę i Państwu i sobie, abyśmy na szczęście jak najrzadziej mieli do czynienia z takimi wyjątkowymi sytuacjami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału Farmacja TV. Zapraszam do lajkowania materiałów i oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale z cyklu Paragraf na dziś.